Byku, dupnij se monsterka na czole. To powiedzenie w maju 2018 roku zyskało tak wielką popularność, jak tribale, znaki chińskie, znaki nieskończoności, czy inne róże. I pytanie, co dalej z tym fantem? O ile ten tekst w internecie robi zamieszanie, to w świecie tatuażu jest on również bardzo dobrze znany. Być może nie ten tekst, ale monster, samo logo, robi furorę, bo znalazło się na świecie kilku śmiałków, którzy wytatuowali sobie loga Monstera, między innymi tutaj w tym miejscu, czy też na czole. Czy to logo, czy to napis? Tak, tacy ludzie się znaleźli. Czy to jest fajne, czy to jest niefajne? Oczywiście nie nam to oceniać, bo oni się mają z tym dobrze czuć. A jeżeli się z tym dobrze czują, to jak najbardziej. Może dupnęli sobie przed zabiegiem Monsterka i wtedy dodało im to jeszcze więcej energii. Ale na pewno gość od promocji i od marketingu Monsterka dupną se tego Monsterka, bo taką reklamę darmową, jaką ma Monster w tej chwili, przez tak naprawdę przypadek, no wielki szacun. Za mną jakieś kaczuszki tak na marginesie. Także ja zapraszam Was już teraz do zobaczenia kilku fajnych wzorów z logiem i napisem Monster. Jeżeli spodobało Wam się to, co dla Was tworzę, ten krótki filmik, dajcie łapkę w górę, skomentujcie i tak jak już mówiłem w ostatnim filmie, proszę Was o lajki, bo dla mnie to jest zasięg, a jeżeli są wielkie zasięgi, to idzie dalej i ja mam motywację, żeby dla Was nagrywać chociaż te krótkie wstawki, bo ten temat dla mnie jest bardzo fajny. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, skomentujcie po prostu, jaki czy Waszym zdaniem te wzory są fajne, czy nie. Dajcie znać, co chcielibyście jeszcze oglądać na tym kanale. Obserwujcie projekt na Instagramie, na Facebooku i zapraszam do zobaczenia poprzednich moich filmików, gdzie wyrażam swoją opinię, gdzie daję swój komentarz odnośnie 14-latki, która wytatuowała sobie Hello Kitten, Hello Kitty. Mam 14 lat i mam tatuaż. Czy księdza, który wypowiada się dosyć głupio na temat tatuaży i potencjalnej niepodności. Nie tatuujcie się. Czy też gościa, który wytatuował sobie co nieco pod oczami. Dobra, gotowy? No. Wiesz co robisz? Tak. Dobra. Także dajcie znać i co jeszcze? Niebawem widzimy się na Oracon Spot Festival w Zakopanem, a ja zatem w ten gorący dzień, jest chyba 27 stopni, dupnę se tego Monsterka. Wy też dupnijcie sobie Monsterka na czole. Zatem zapraszam Was, abyście zobaczyli piękną galerię pięknych tatuaży monsterkowych dupniętych na ciele. Jazda!